popcorn, czyli prażona kukurydza. Według odkryć archeologicznych na terenach obecnego Meksyku prażenie kukurydzy mogło być jednym z pierwszych sposobów jej przyrządzania. Prażenie kukurydzy było znane także wśród Azteków, Inków i innych plemion Indian północnoamerykańskich. Na stanowiskach archeologicznych w Peru znaleziono resztki prażonej kukurydzy z 4700 roku przed naszą erą. W Ameryce w XIX wieku popcorn był podawany na śniadanie w formie owsianki czy kaszki, pudingów, ciast, a także jako dodatek do zup, sałatek i innych dań. Zmieszane z melasą był pierwowzorem słodkiej przekąski Cracker Jack. W USA w latach 80. XIX wieku był popularną przekąską, a później stał się nieodłącznym elementem kin, a następnie seansów telewizyjnych w domu. Donut, czyli rodzaj wysmażonego na głębokim oleju wyrobu cukierniczego w kształcie zbliżonym do torusa, czyli oponki, często z polewą. No, amerykańska wersja naszego pączka, po prostu. Istnieje kilka teorii tłumaczących pochodzenie donutów. Przedstawię wam wszystkie, a są cztery. Pierwsza mówi, że został wynaleziony w Ameryce Północnej przez holenderskich osadników. Faktycznie, w XIX wieku donaty były opisywane jako rodzaj oliebola, czyli słodkiego ciasta smażonego w tłuszczu. Druga teoria mówi, że w 1847 roku Hanson Gregory, kiedy miał 16 lat, wynalazł obecny kształt donatów. Był on nieusatysfakcjonowany pierwowzorem, którego środek był często surowy. Wobec tego wytoczył on z pomocą cynowej pieprzniczki otwór w cieście, a później przekazał tę technikę swojej matce. Trzecia teoria jest autorstwa antropologa Paula Millsa. Pierwsza książka kucharska, która wspomina donaty, powstała w 1803 roku. W XIX wieku donat wyglądał i smakował dokładnie jak współczesny. Był utożsamiany z amerykańskim jedzeniem. Ostatnia teoria pojawiła się w 2013 roku, jednocześnie dezaktualizując wszystkie poprzednie, kiedy przepis na donuts został znaleziony w książce przepisów domowych i porad z 1800 roku. Książka ta została napisana przez żonę barona, Thomasa Diemsdela. Przepis ten został przekazany wdowie po baronie przez znajomego, który przetłumaczył dla niej recepturę na lokalny przysmak, zwany Hertfordshire Nut. Frytki. Dokładnie nie wiadomo, kiedy usmażono pierwsze frytki, natomiast istnieje legenda, w jakich okolicznościach doszło do ich powstania. W mieście Dinant, leżącym na terytorium Belgii, głównym pożywieniem mieszkańców zimą były małe rybki z pobliskiej rzeki, smażone na oleju. Jednak w pewnym roku mróz był na tyle duży, że rzeka zamarzła, przez co ludzie stracili źródło pożywienia. Tak się przy okazji składało, że już od XVI wieku w kraju produkowane były ziemniaki, kiedy zastąpiły ryby i w ten sposób powstały pierwsze frytki. Potrawa stała się coraz popularniejsza i na jej fali w roku 1857 powstał pierwszy bar z tym daniem. Do wyboru były frytki małe i duże, zwane uns ras i uns casque. Czy to jest prawda, nie wiadomo. Prawie że pewne jest, że zostały wynalezione w Belgii. Hamburger, czyli typowe danie fast food, wynalezione oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Hamburgera wymyślił w 1904 roku garncarz Fletcher Davis. Podejmował się on gotowania podczas wystaw garncarskich, a także prowadził bar w Teksasie. Zaproponował on swoim gościom mielony kotlet na grzance z sałatą, musztardą i majonezem. Tak powstał pierwszy burger. Później zaczęły powstawać lokale, na przykład jeden z najstarszych lokali serwujących hamburgery w USA to restauracja Louis Lunch w New Haven w stanie Connecticut, gdzie mięso jest pieczone na kilkudziesięcioletnich żeliwnych grillach gazowych i serwowane na chlebie tostowym, ewentualnie z plastrem pomidora i cebuli, natomiast bez ketchupu. Hamburger stał się niezwykle popularny w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie stał się tak naprawdę potrawą kuchni domowej, chętnie przyrządzaną, zwłaszcza w trakcie przyjęć na wolnym powietrzu. Najczęściej jednak jadany w barach, podając jedzenie typu fast food. Oczywiście najpopularniejsze to McDonald's i Burger King. Zapiekanka.
I tutaj uwaga, jest to polski fast food. Powstały w latach 70. XX wieku w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przygotowywany i sprzedawany również w późniejszym okresie. Pierwotnie serwowany w formie podłużnej bułki z farszem cebulowo-pieczarkowym okraszonym serem. Jest to rodzaj gorącej kanapki podawanej głównie z pieczarkami, jak wiecie. Warto wiedzieć, że zapiekanka to jest właśnie polski fast food wymyślony przez Polaków. Kebab, czyli turecka potrawa. Określenie obejmuje ponad 20 odmian tej potrawy. W Polsce słowo kebab oznacza zazwyczaj doner kebab, czyli obracające się pieczone mięso. Czyli danie kuchni tureckiej w postaci odpowiednio doprawionego mięsa baraniego. Ze względu na ceny baraniny oraz preferencje smakowe Polaków, mięso w polskim kebabie to zwykle wołowina lub kurczak, jedynie z dodatkiem baraniny. Nie może to być mięso wieprzowe, co wynika z halalu. Podawane jest w macy, picie lub bułce z różnymi sosami. Zresztą każdy jadł kiedyś kebaba, no nie okłamujmy się. W krajach arabskich, Armenii, Izraelu i Iranie słowo kebab oznacza najczęściej nie doner kebab jak w Polsce, lecz sis kebab, czyli pieczone mięso na szpikulcu, czyli szaszłyk z pieczonego, mielonego mięsa. Pizza. Płaskawe, okrągłe i wypiekane placki znane są praktycznie wszystkim kulturom starożytnym. Na przykład w dawnym Egipcie spełniały funkcję płatniczą. W starożytnym Rzymie popularne były dania o bardzo podobnej formule. Słowo pizza pojawiło się po raz pierwszy w dokumencie z 997 roku. W XVII wieku mianem pizzy określano wypiek przyprawiony bazylią i serem. Po pojawieniu się we Włoszech pomidorów zaczęto wykorzystywać je do przyprawiania pizzy. Lokale gastronomiczne zwane pizzeriami pojawiły się po raz pierwszy w XVIII wieku w Neapolu. Ich popularność była tak duża, że wzbudziły zainteresowanie króla Ferdynanda II Bourbona, który odwiedził jeden z nich i tym samym bardzo przyczynił się do wzrostu popularności pizzy. W 1889 roku jeden z kucharzy zadedykował królowej Małgorzacie Sabałuckiej 3 rodzaje pizzy z serem i bazylią, z pomidorami i z mozzarellą. Ta trzecia najbardziej przypadła do gustu królowej i od jej imienia właśnie ta pizza nazywa się Margarita. Chociaż wariant z mozzarellą na pewno znany był i spożywany wcześniej. Później jednak z Neapolu pizza trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie wypiekano ją już pod koniec XIX wieku. W północnej części Włoch spopularyzowała się jednak dopiero po II wojnie światowej, dzięki robotnikom z południa emigrującym za pracą w północne rejony kraju. Także ciekawostka, pizza była popularna wcześniej w Stanach Zjednoczonych niż w północnych Włoszech. Hot dog. Historia hot doga zaczęła się we Frankfurcie nad Menem, któremu tradycyjnie przypisuje się miejsce powstania parówek w 1487 roku. Stąd też polska nazwa frankfuterki. Inna wersja głosi, że parówki wynalazł Jonathan Garheimer, rzeźnik zawodu, który około 1600 roku wynalazł parówki zwane Deutschhund, czyli jamnik, z którymi potem powędrował do Frankfurtu. Następny etap wiąże się z przybyciem do USA imigrantów z różnych państw. Wśród nich byli także rzeźnicy z Niemiec, którzy w 1871 roku otworzyli na Coney Island pierwszą budkę z hot dogami, wtedy jeszcze w bułce mlecznej. W ciągu pierwszego roku sprzedali ponad 3500 takich dań. Wtedy jeszcze nie nazywali tego hot dogami. Niektórzy twierdzą, że przed Feldmanem już około 1860 roku bliżej nieznany Niemiec tworzył budkę z podobnymi potrawami. W 1893 roku nastąpiła popularyzacja hot doga. Inna wersja twierdzi, że hot dogi, takie jakie znamy dziś, powstały dopiero w 1904 roku ze sprawą Bawarczyków. Burrito, czyli potrawa pochodząca z Meksyku, bardzo popularna jako fast food na kontynencie amerykańskim. W Polsce mniej, ale za sprawą kina dowiadujemy się o czymś takim. Zgodnie z meksykańską tradycją w okresie rewolucji meksykańskiej pewien człowiek imieniem Juan Mendez sprzedawał na ulicy tacos jako środka transportu używając osła. Aby jedzenie zachowało ciepło, Juan wpadł na pomysł, aby owijać żywność w duże domowej roboty tortille. Odniósł spory sukces, z różnych miejscowości na całej meksykańskiej granicy przybywali konsumenci szukając jedzenia z burrito, co zostało ostatecznie przyjęte jako nazwa
tych dużych tacos. Burrito są tradycyjną potrawą meksykańską i właśnie w Meksyku można zjeść burrito. Tak samo bardzo popularne jest to danie na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie Meksykańcy sprzedają to zarówno swoim rodakom, jak i obywatelom Stanów. Szaszłyk. Potrawa składająca się z kawałków mięsa nadziewanych na szpikulec. Szaszłyk jest tradycyjnie spożywany w krajach centralnej Azji i najprawdopodobniej stamtąd się wywodzi. Jest także popularną potrawą w Izraelu. Został tam przywieziony przez emigrantów z Rosji. Także początków szaszłyków właśnie trzeba szukać w krajach arabskich czy też żydowskich, ewentualnie w dalekiej Rosji. Skąd się jednak wziął, tego niestety na 100% nie wiemy. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to ciekawe oraz światową historię. Trzymajcie się, cześć!